Witajcie moi kochani, ja nazywam się Lili, a mój kanał to Mistyczny Ogród Tarota. Jak co tydzień przychodzę do Was z energią kolejnego tygodnia. Pamiętajcie, że ja robię te energie od poniedziałku do poniedziałku. Teraz mamy daty od 9 do 16 marca 2020 roku. No i co tutaj mamy? No powiem Wam, że dużo fajniejsza energia niż były w ostatnich tygodniach. Natomiast, no, jak widać, no nie kończy nam się tutaj praca. Jeszcze tutaj mamy dużo do zrobienia, będą się pojawiać nowe możliwości, ale idźmy może po kolei. Co jest tutaj ważne, co jest istotne, na czym się trzeba skupić w tym tygodniu? No i co mamy? Mamy dwie czwórki, słuchajcie. No, czwórka jako tako jest to praca, tak? Czyli jakąś pracę trzeba będzie wykonać. Pracę w materii, bo mamy pentakle, i pracę w umyśle, czyli coś będzie trzeba przemyśleć, przeanalizować. Skupmy się teraz, o co tutaj chodzi. Cztery pentakle, one zachęcają nas do tego, żeby przyjrzeć się swoim priorytetom w życiu, przyjrzeć się swoim takim zasadom, regułom, schematom postępowania, zachowania, bo to mamy pentakle, czyli wszystko, co dotyczy naszego zachowania, postępowania, naszego działania, tak? Działania w materii. Tutaj trzeba się zastanowić, czy te priorytety są właściwe, czy tu przypadkiem nie skupiamy się za bardzo na sprawach finansowych, na posiadaniu, na mnożeniu tego posiadania, zapominając o odpoczynku, właściwym poszanowaniu ciała, o tym, by dbać o swój umysł, o swoją psychikę, o swoją duszę, o swoje ciało, żeby dbać o ten mechanizm, który sprawia, że te materialne dobra do ciebie przychodzą. Bo pamiętaj, że jeżeli ten mechanizm, czyli twoje ciało, wysiądzie, no to wtedy już nic nie pomnożysz, więc może nie warto się tak kurczowo aż trzymać tej swojej myśli, tego swojego priorytetu, żeby mnożyć, 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 bo tutaj ta karta przestrzega też, słuchajcie, przed zachłannością, chciwością, skąpstwem, takim sknerostwem, przestrzega przed tym, żeby nie powstrzymywać jakby też siebie albo jakichś zmian, jakichś zdarzeń, żeby nie trzymać się kurczowo po prostu tego, co już się wcześniej miało w głowie, jakiegoś pomysłu na swoje życie, na swoją pracę na przykład. Tutaj powiem Wam, idzie wiosna teraz, niedługo będziemy mieć 21, będziemy mieć przesilenie wiosenne, więc niesamowita energia. Kończy nam się retro teraz, retrogradacja Merkurego. Oprócz tego, słuchajcie, w marcu będą naprawdę potężne burze magnetyczne na Słońcu. Teraz 4, wczoraj była bardzo duża burza magnetyczna. Możecie sobie o tym poczytać w internecie, co było widoczne też później w rezonansie Schumana, słuchajcie. I tu na pewno odczuliście te ostatnie dni, szczególnie te osoby, które są bardziej właściwe na takie wrażliwe, na te właściwe energie właśnie, na pewno odczuliście te energie w sposób intensywny, że coś się działo, mogły wiadomości nie dochodzić, mogły SMS-y nie przechodzić, maile, połączenia mogły być przerywane, sprzęty nie działały tak, jak się należy. No to są właśnie burze magnetyczne. Poczytajcie sobie, bo w tym miesiącu jeszcze nas czekają, słuchajcie. No i oczywiście to nie jest to, że tylko 4, tak jak wczoraj, ta burza i koniec pozamiatane, 3 dni później też. Czyli zobaczcie, mamy 4, 5, 6, 7 i później 10, wiem, że 10, 11 znowu są te burze magnetyczne, troszkę słabsze, ale znowu mamy kolejne dni, więc tak naprawdę cały marzec będzie taki troszeczkę właśnie energetycznie, ja bym powiedziała, niespokojny, ale to po prostu w energiach jest wyczuwalne, taki troszkę niepokój, takie troszkę takie zagubienie się, bym powiedziała. Możecie mieć wrażenie, ktoś mi powiedział wczoraj czy dzisiaj, już nie pamiętam teraz, że niby pracujemy razem,
Jest kilka osób w tej firmie, tak? Niby pracują razem, ale jakby każdy żył w swojej bajce, jakby każdy był zamknięty w swojej takiej banieczce i niby rozmawiają, ale jakby nie do końca te informacje przechodziły. I właśnie coś takiego te burze magnetyczne mogą powodować na Słońcu, te wybuchy, więc spodziewajcie się po prostu tego. Więc jeżeli chcecie konkretną odpowiedź uzyskać, to po prostu trzeba tej osobie dopytać, trzeba do tej osoby podejść i słuchaj, słuchasz mnie? Posłuchaj, bo ja tutaj takie i takie rzeczy mam. Czy ty dotarło do ciebie? Po prostu dopytujmy. Róbmy to oczywiście dyplomatycznie, ale dopytujmy. Dobra, wróćmy tutaj, bo tu jest bardzo ważne, żeby o tym porozmawiać, co tutaj widzimy, jakie karty mamy, tak? Czyli tak, jeszcze raz, tutaj pamiętajcie, odpoczynek jest potrzebny, regeneracja jest potrzebna, bo pamiętajcie, że nasze organizmy to żywe są stworzenia, że tak powiem, tak? Trzeba tutaj dobrze nawilżyć wodą, a nie jakimś tam nie wiadomo czym, nie kolą, nie fantą, tylko czystą, dobrą wodą. Odżywić witaminy, makroelementy, mikroelementy, po prostu zadbajcie o siebie, niech każdy po prostu podejdzie tutaj do tego poważnie, dlatego że jeżeli tu są takie zagrożenia, jak zwykle blokady, zagrożenia na te najbliższe dni, jeżeli ktoś nie zadba, nie posłucha mnie, bo powie, a tam, ja tak zawsze ganiam i jest wszystko dobrze. Kawy, morze, prawda? Ja po prostu nie piję kawy, tylko pływam w tej kawie prawie, że albo kawa zamiast krwi mi w organizmie. No to słuchaj, jeżeli tak podchodzisz do sprawy, proszę bardzo, twoja wolna wola. Ale te 10 mieczy wtedy jest dla ciebie. I przyjdzie moment w tym tygodniu, i to nie dlatego, że ja tak mówię, tylko dlatego, że po prostu twój organizm ci pokaże środkowy palec i ci powie: dobrze, tak mnie traktowałeś, to teraz leż sobie z twarzą w błocie. No, musicie bardzo uważać, ponieważ te burze, o których mówiłam, magnetyczne na Słońcu, powodują też nasilanie się różnych schorzeń. Czyli jeżeli macie na przykład jakieś chroniczne, nie wiem, katary albo jakieś tam zapalenia, stan zapalny, coś się dzieje tak normalnie, macie jakieś przewlekłe po prostu schorzenia, to tutaj przy tych burzach mogą się nasilać. Do tego przy przesileniach wiosennych też macie świadomość, że może się to nasilać. Do tego tutaj przestrzega nasz tarot, energia tarota. Uważaj, ile bierzesz na siebie, nie przeciążaj organizmu, nie bądź jak ta Zosia Samosia, że musisz wszystko sama zrobić, bo tu jest ogromne ostrzeżenie, słuchajcie, że w najbliższych dniach trzeba wyjątkowo dbać o ciało. I ja podejrzewam, że nie jeden z was odczuł to już w tym tygodniu. Powiem wam, że ja bardzo. Skumulowało się właśnie u mnie mnóstwo pracy, te właśnie burze magnetyczne, do tego jeszcze taki brak rozsądku, właśnie dokładnie u mnie, słuchajcie, było to dużo pracy, trzymanie się tego, brak rozsądku w odpoczynku, brak odpoczynku, no i co? I właśnie wylądowałam z twarzą w błocie i musiałam naprawdę odpocząć przez jakiś czas, żeby się zregenerować, i wtedy to trwa 2 razy dłużej. Słuchajcie, nie warto. Naprawdę, róbcie sobie codziennie wieczorem taką przerwę od świata, czy to na medytację, czy na obejrzenie czegoś, czy poczytanie, czy spotkanie się z kimś. Niech to będzie taki właśnie reset dla ciebie, ale codzienny. Jak prysznic, idziesz pod prysznic, żeby umyć ciało, tak? Postaraj się też zrobić cokolwiek, żeby twój umysł też mógł się oczyścić, omyć, żeby twoja dusza mogła się omyć po prostu po tym, co się w ciągu dnia wydarzyło, tak? Po różnych wydarzeniach, żeby po prostu móc później stanąć na nogi znowu równo i iść znowu po nowe, bo w tym tygodniu, słuchajcie, mamy mnóstwo fajnych możliwości. Zobaczcie, w szansach, w możliwościach mamy magika i as kielichów. No po prostu to jest aż niesamowite. Jak zobaczyłam te karty, to się po prostu bardzo ucieszyłam. Wielu z was od dłuższego czasu marzy sobie o nowym partnerze, o nowej partnerce, o nowej miłości, o czymś nowym, co wejdzie do twojego życia, czymkolwiek by to nie było, i co da ci tą radość, co da ci na nowo tą iskierkę, ten power, tą siłę, tą energię. I słuchajcie, w tym tygodniu wyjątkowo jest taka możliwość, że to przyjdzie, że to coś się pojawi, że możesz to coś spotkać na swojej drodze.
Tylko tutaj trzeba dać sobie możliwość, właśnie pozwolić sobie na to, aby to coś, co gdzieś tam było manifestowane przez dłuższy czas, aby to wprowadzić w życie. Czyli jeżeli na przykład pragniesz kogoś poznać, to nie siedź w domu przed telewizorem, tylko wyjdź gdzieś, idź na spacer, gdzieś do restauracji, nie wiem, do kina, wyjdź między ludzi, bo nie poznasz, słuchaj, na swojej kanapie nikogo nowego. No to chyba nikogo nie dziwi, prawda? Zobaczcie, tu jest kielich, pełen kielich z uczuciem, tak? Czyli to coś fajnego może przyjść. To nie musi być miłość, słuchajcie, to może być cokolwiek, czy w pracy, czy w szkole, czy w domu, jakaś super fajna szansa, która płynie do ciebie jako możliwość. No i pamiętajcie, że niektóre rzeczy w życiu zdarzają się tylko jeden raz, żeby tutaj dać sobie szansę, żeby to zauważyć, żeby tego nie przegapić, żeby po prostu na przykład, o, to coś, co może przyjść do ciebie w tym tygodniu. Na przykład, o, myśląc o relacjach, związkach, zobaczcie, mamy tu Wisielca, czyli co? Czyli trzeba spojrzeć na pewne sprawy z innej perspektywy, inaczej, na nowo, na świeżo. Tu też mamy Głupca. Daj sobie możliwość wejścia w to inaczej, z nowym, świeżym spojrzeniem. Możesz poznać kogoś, kto będzie absolutnie odbiegał od twojego wzorca. Czy to ma być romantyczna znajomość, partner w biznesie, ktokolwiek. Nie patrz na powierzchowne cechy. Poznaj tą osobę lepiej i możesz się bardzo pozytywnie zdziwić, bardzo pozytywnie zaskoczyć osobą, którą spotkasz w tym tygodniu, a która kompletnie na pierwszy rzut oka nie będzie w twoim typie. Czy to właśnie, jeśli chodzi o pracę i przyjęcie pracownika na przykład, tak? Czy tu chodzi o romantyczne znajomości, o miłości? Czy może poznasz kogoś, kto z czasem może stać się twoim niesamowitym przyjacielem? Naprawdę głębokim przyjacielem, przyjaciółką. Ale musisz sobie dać szansę na to, żeby spojrzeć na tą osobę takim okiem ciekawym, tak jak właśnie głupiec patrzy. Popatrz z ciekawością na to. Nie patrz oceniając od razu, krytykując i sprawdzając, czy każdy ma taką swoją dziwną listę, prawda? Takiego ideału. Oczywiście każdy mówi, nie, ja nie szukam ideału, po czym wyciąga z kieszeni tą swoją listę ideału i tam przynajmniej z 10 albo 20 punktów, jaki ten ktoś powinien być, prawda? Tylko pamiętajmy o jednym, słuchajcie, nie ma ideałów. Nie ma. Każdy z nas jest idealnie nieidealny i to jest właśnie piękne. I teraz warto dać szansę tym osobom, które na pierwszy rzut oka są szare, nieśmiałe, wycofane, może nie są tak przebojowe, jak na przykład wejdzie taki rycerz buław i on tutaj po prostu już z tą swoją energią, prawda, fiurga. A tutaj przyjdzie taki na przykład pustelnik. Tak, z kart tarota. Przyjdzie, tak stanie w kątku, albo o, rycerz monet. Przyjdzie, stanie, przygląda się, obserwuje, powie cześć, ale jakoś tak może nie umie zagadać na samym początku. Ale spróbujmy z tą osobą porozmawiać. Dajmy jej szansę. Zadajmy jedno, drugie, trzecie, piąte pytanie. A może się okazać, słuchajcie, że po pół godzinie, no może po tygodniu, ta osoba nagle tak pięknie się otworzy, jak kwiat, który się rozwija, słuchajcie, na słońcu. Bo niektórzy potrzebują więcej po prostu czasu, żeby się otworzyć przed nami. I o tym pamiętajcie w tym tygodniu bardzo. Oczywiście, co mamy, słuchajcie? Wracaczy! Tęskniliście za wracaczami? Ja nie bardzo. Chociaż już miałam pierwsze ostatnio, także no, u mnie już, że tak powiem, delikatnie się zarysował na horyzoncie. No cóż, widocznie coś jeszcze trzeba przepracować. Zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast wy, moi kochani, uważajcie, bo się zjawiają już na horyzoncie, gdzieś tam możecie już widzieć jakiegoś wracacza. Może to być ktoś z przeszłości, z kim właśnie przeżyliście jakieś romantyczne chwile, może jakiś związek, może jakiś flirt. Ktoś taki może się pojawić. Mogą wracać do nas wszyscy eksowie z błaganiem, o tacy, będą robić siebie ofiary. I to, po tym łatwo będzie poznać, słuchajcie, czy to jest ktoś fajny,
którego sobie wymarzyliście, bo ten fajny przyjdzie uśmiechnięty, on przyjdzie radosny, on będzie wiedział, po co idzie. On będzie, mimo to, że może gdzieś tam nieśmiały w sobie, ale będzie chciał z wami rozmawiać, będzie podejmował to wyzwanie. A wracacz przyjdzie i będzie robił z siebie sirotę, będzie robił takiego bidoka, będzie opowiadał, jaki to on jest smutny, jak strasznie tęsknił, o jak tęsknił, o jaki zakochany. O jak serce aż go boli po prostu, dlaczego? Bo go tamta rzuciła. Albo tamten ją rzucił, tak? I teraz nagle wyciągają te notesiki i kto następny w kolejce, słuchajcie. Kto ma ochotę przyjmować wracacza? Proszę bardzo. Ja tam mówię. No, ale nie będę wam sugerować, co ja tam mówię. Kolejne rzeczy, słuchajcie. Mogą się pojawiać jakieś osoby z przeszłości, niekoniecznie romantyczne tutaj relacje, ale na przykład jakieś biznesowe sprawy, jakieś rzeczy ze szkoły, na przykład może spotkacie kogoś ze szkoły, z kim kiedyś tam mieliście relacje i coś tam u was jest na przykład jeszcze nieprzepracowane, bo tutaj widać, że tu jest jakiś obszar bolesny, tak? Czyli jakaś karma, która wraca, bo po drodze gdzieś nie przerobiliście tej lekcji, nie przerobiłeś tej lekcji, nie zaliczyłeś tego sprawdzianu. I teraz trzeba po prostu podejść do tego zupełnie inaczej, na nowo, na świeżo, tak? Inaczej na to spojrzeć. Stare to myślenie zostawić za plecami i spróbować z tą osobą zupełnie inaczej się skonfrontować teraz. Na przykład, nie wiem, spotykasz osobę, która była dla ciebie wredna w szkole i całe życie na przykład myślałaś sobie, kurczę, jak kiedyś spotkam tą osobę, to po prostu ja tu jej powiem tej osobie. A tu nagle spotykasz tą osobę i uśmiecha się do ciebie i mówi, cześć, co tam u ciebie? Popatrz, ile lat minęło, nie widzieliśmy się. A ty zamiast wbijać tej osobie na przykład miecz prosto w serce, to możesz powiedzieć: no faktycznie, dużo lat upłynęło. No, tyle się wydarzyło po drodze, że ta szkoła to tak się trochę zaciera już, prawda? No, ale można powiedzieć, ale w tej szkole to ty byłeś tutaj dla mnie, no, nie za bardzo taki jak trzeba. Może po prostu trzeba powiedzieć, słuchajcie, zamiast trzymać to w sobie. Ta osoba podejrzewam, że się zaczerwieni i powie: oj, tam daj spokój, takie szkolne czasy, po co o tym mówić? Ale ty możesz powiedzieć: no, mówić nie warto, ale przepraszam, byłoby fajnie usłyszeć. Rozumiecie? Czyli może po prostu niektóre rzeczy trzeba pozamykać, bo tutaj mamy, słuchajcie, dwie dziesiątki. Może takie zwykłe, przepraszam, od takiej osoby spotkanej, słuchajcie, po 10, 20, 30 latach, może wam pomóc otworzyć się, zamknąć jakby ten stary rozdział, wybaczyć jakby sobie im, prawda? Bo po co to trzymać? To nie ma sensu, naprawdę. To tylko szkodzi tej osobie, która trzyma tą krzywdę w sobie. I iść dalej po to lepsze, bo tutaj jest magik i mamy as kielichów, czyli tak naprawdę w tym tygodniu cokolwiek sobie nie zmanifestujecie, to się może pojawić. Tylko pamiętajcie, że wszechświat nie wybiera waszych manifestacji, waszych intencji. Jeżeli cały dzień psioczysz, przeklinasz, złorzeczysz, mówisz na innych złe rzeczy, opowiadasz jakieś rzeczy, kto w wiadomościach jakieś złe rzeczy przekazujesz dalej, opowiadasz rzeczy takie, które cię strachają, lękają po prostu, tylko dlatego, żeby o tym gadać, no to słuchaj, ty sobie manifestujesz dokładnie to samo i dokładnie to do ciebie przyjdzie w tym kielichu. Tylko słuchaj, czy to warto? Na pewno warto? Czy nie lepiej podejść pozytywnie, tutaj pomyśleć sobie, a w tych wiadomościach to tak tam pietruszkują o głupotach cały czas, prawda? I wyłączyć to, idź na spacer, kurczę, zrób coś dla siebie, dla swojego ciała, książkę poczytaj, coś fajnego, odetnij się od tego negatywnego naporu, po prostu, które ja jak się spotykam z ludźmi, bo słuchajcie, ja nie mam telewizji od wielu lat, nie mam, nie słucham radia, telewizji, tych bzdur nie słucham w ogóle, żadnych wiadomości, nie obchodzi mnie to, bo jeżeli coś by miało tutaj dojść do mojego terenu, to ja i tak się dowiem wcześniej czy później, po co mi to wiedzieć, kurczę, i się zastanawiać, nie wiadomo co, tworzyć w głowie jakieś historie, bez sensu. Nie mam, nie korzystam. I ludzie przychodzą i naprawdę przerażeni wieloma rzeczami, które tam są mówione. A ja mówię tak, ale po co ty się tym martwisz? Przecież to jest gdzieś daleko na świecie, gdzieś tam daleko. Czemu ty się martwisz takimi rzeczami? Czy ty jesteś w stanie to naprawić, coś zmienić?
wnieść coś tam takiego, co pomoże tą sytuację po prostu wyprostować w jakikolwiek sposób? Zazwyczaj odpowiedź jest nie, nie mam takiej możliwości. Ja mówię, no to co daje ci to myślenie? Jedyne co robisz, to wzmacniasz negatywnym myśleniem to coś, co się tam dzieje. To się nazywa, słuchajcie, negatywny myślokształt. Czyli jak dużo osób wierzy w coś negatywnego, co może się wydarzyć, to przyciąga do siebie tak jakby taką gradową chmurę, taką czarną, jak tutaj widzicie. No, czyli im więcej myślisz o negatywnych rzeczach, słuchaj, tym więcej takich właśnie gradowych chmur na twoją głowę przyjdzie. Czyli im więcej oglądasz tych negatywnych rzeczy, gdziekolwiek, w internecie, w telewizji, słuchasz w radio, wszystko jedno, słuchasz od ludzi, to przyciągasz, bo to jest manifestacja, manifestujesz te negatywne rzeczy, te ciemne chmury nad tobą. Czy to warto, słuchaj? No mi się wydaje, że bardzo nie warto, że warto zupełnie inaczej pomyśleć, zastanowić się, odwołać się do zdrowego rozsądku, wyłączyć lęk i strach, zastanowić się tak realistycznie nad tym wszystkim i wyciągnąć z tego po prostu też tą próbę zastraszania i znaleźć to, zrozumieć, wyłapać i powiedzieć tak, kurczę, no przecież ja nie jestem takim głuptasem, żeby dawać się tak tu wodzić za nos. Ja to wyłączam, idę porobić coś konstruktywnego, albo idę sobie odpocząć, idę sobie poleżeć, poczytam książkę, pomyślę o czymś fajnym, pójdę na spacer, na rower, pogoda piękna nam za oknem się robi, także będzie coraz więcej szans na to, słuchajcie, żeby właśnie złapać świeżego powietrza. Co w relacjach, słuchajcie, w związkach międzyludzkich, na jakimkolwiek płaszczyźnie, poziomie, gdziekolwiek. Ogromne szanse do zamanifestowania super fajnych rzeczy. Ale to tak jak mówię, myślenie, mówienie, działanie to musi być wszystko pozytywne, bo jeżeli całymi dniami myślisz negatywnie, to ty się nie dziw, że ci potem gradowe chmury przychodzą do twojego życia i same złe wydarzenia, same negatywne rzeczy. Bo to jest naturalne, co mówisz. O czym myślisz, co ciągle powtarzasz, jakie obrazy oglądasz w ciągu dnia, no to to jest to, co ty zapraszasz do swojego życia. Bo widocznie ci się to podoba, skoro na to patrzysz, tak? No i w ten sposób wszechświat operuje. Jeżeli powielasz ciągle te same rzeczy, to po prostu jakby kopiuj w klej robi, że tak, 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 tego pragnę, tego pragnę, tego pragnę, tak? Czyli tutaj trzeba uważać, nie trzymajcie się właśnie kurczowo myślenia, które sprowadza na was takie czarne, gradowe chmury, bo to jest ogromne przestrzeżenie w tym tygodniu. Uwaga na to. Kolejne ostrzeżenie, jeżeli chodzi o praca, szkoła, obowiązki i tak dalej. Tutaj słuchajcie, trzeba mierzyć siły na zamiary, szczególnie w tym tygodniu. Żeby nie brać na za dużo na barki po prostu, żeby nie czuć jakiegoś takiego przytłoczenia, przeciążenia fizycznego czy też emocjonalnego, żeby nie być taką Zosią Samosią, która musi wszystko sama zrobić. Tutaj pewne rzeczy, ta karta sugeruje, że pewne rzeczy są już na finiszu. Już niedługo uda ci się dokończyć pewne rzeczy, ale po prostu daj sobie czas też, nie spiesz się tutaj, rób to miarowo, spokojnie. Daj sobie też odpocząć swojemu organizmowi, czyli też, żeby nie wylądować twarzą w błocie po przeciążeniu nadmiernym, gdzie psychika może strzelić albo ciało, bo tutaj jest to albo to. Bardzo, bardzo uważajcie w tym tygodniu. I teraz co w tej pracy jeszcze, słuchajcie? No tutaj trzeba będzie stawić czoła nieznanemu, będzie trzeba wyjść ze strefy komfortu, ale fajnie, żeby zrobić coś inaczej, coś zmienić, schemat swoich działań, coś, co przestało już służyć, żeby to zostawić ze sobą i zacząć robić to inaczej, żeby dostrzec te błędy w postępowaniu i żeby właśnie to zmienić, otworzyć się na nowe możliwości. Bo jakiś początek do was idzie i warto, żeby na ten początek spojrzeć z radością, z taką radością małego, z radością, no może nie małego, z radością dziecka po prostu, żeby spojrzeć na to w sposób optymistyczny i powiedzieć, o super, nowe możliwości, biorę, tak, zostawiam za plecami to, co było stare, idę w nowe.
Tutaj też słuchajcie, trzeba zostawić pewne rzeczy, trzeba coś inaczej, z innej perspektywy spojrzeć na relacje międzyludzkie, związki, w partnerstwie, w biznesie, gdziekolwiek. No i co jeszcze słuchajcie? No chyba tyle. Mnóstwo możliwości, mnóstwo mamy fajnych rzeczy. Manifestować po prostu i manifestować, jeszcze raz manifestować w tym tygodniu. Tylko pamiętajcie, pozytywne myślenie, żeby was nie ciągło właśnie tutaj do tych kurcze takich gradowych chmur, żeby nie przyciągać tego do siebie tak w taki sposób bezmyślny, bo wiele osób nie myśli, o czym mówi, nie zastanawia się, tylko powiela jakieś dziwne zdania, jakieś, nie wiem, wiadomości gdzieś zasłyszane i potem opowiada o tym z taką grozą w głosie. Jejku, przyciągasz to samo do swojego życia. Czy wy macie tego świadomość? Bo to jest naprawdę, ja jak słyszę takie rzeczy, to aż mnie ciarki po plecach przechodzą. Myślę, człowieku, po co ty o tym mówisz? I tak nie jesteś w stanie nic dobrego tym zrobić, a tylko możesz pogorszyć sytuację. Bo w energetyce, słuchajcie, w energiach, każde słowo ma wartość energetyczną. Każde słowo wypowiadane, każda myśl. Więc tu ważne, słuchajcie, żeby zacząć porządkować to, o czym myślimy, o czym mówimy. Dobrze się zastanowić, priorytety sobie ustawić. Czy to jest ważne dla ciebie, żeby rzucać dalej te takie właśnie, ja mówię, stęchłe ochłapy, które się gdzieś zasłyszy w wiadomościach na przykład. A może lepiej po prostu to ignorować i podchodzić z takim właśnie jak dziecko. Dzieci tam nie patrzą na takie głupoty. One się zajmują sobą, wiedzą jak się cieszyć, jak się bawić. Tak trzeba, słuchajcie. No, co jeszcze? Ta karta tutaj, ona bardzo mnie przyciąga, żeby wam jeszcze powiedzieć, że dla wielu z was, może właśnie dla ciebie, dokładnie teraz jest ten czas, by rozpocząć coś nowego. Jakiś świeży, nowy początek. Wielu z was może poczuć w sobie możliwość, umiejętność jasnowidzenia, jasnosłyszenia albo innych tego rodzaju parapsychicznych możliwości. Możecie je poczuć, bo ta karta też o tym mówi, szczególnie przy magu, tak? Czyli możecie poczuć jakieś w sobie alchemiczne możliwości. Też na to uważajcie, słuchajcie, żeby się nie dać pociągnąć w tą negatywną stronę. Natomiast dla wielu z was może pojawić się szansa w tym tygodniu na spotkanie miłości. No i może tym optymistycznym akcentem każdemu z was życzę dokładnie tego, czego ty sobie życzysz dla siebie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia kolejnym razem. Pozdrawiam!